Cześć, siemanko, witam Was bardzo gorąco na kanale Stand Up Hunter. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzjami kwartalnymi, recenzjami z kwietnia, maja i czerwca. Tak, wiem, rychło w czas. W dzisiejszym repertuarze recenzjowym opowiem Wam o występie Jima Jeffriesa w Warszawie Give 'em What They Want. Dalej będę mówić o życiu Antoniego Syrka Dąbrowskiego. Dalej mam do poopowiadania o testach Pacześ i Lotek Tour. Byłam również w Comedy Labie na Wieczorze Komedii. Wieczór zaplanowanym przez AI. Oraz opowiem Wam o występie trzech niepoważnych w Supernowej. No i troszeczkę Wam wspomnę, jeżeli będziemy mieć dobry czas, o open micu w Classic Rock Club. Także jeżeli jesteście zainteresowani którąś z tych recenzji lub wszystkimi nimi, no to zapraszam do dalszego oglądania. No i może zacznę właśnie od tego występu, który wymieniłam jako pierwszy. I jest to Jim Jeffries Give 'em What They Want. I to był występ w kwietniu w Warszawie, na który po prostu nie mogłam nie pojechać, dlatego że jest to zagraniczny australijski komik, który zdecydował się przyjechać również do Polski ze swoim programem. I było to w moje urodziny, więc stwierdziłam, że to jest znak, że do Warszawki trzeba się wybrać. Jim Jeffries jest to australijski komik, który już po świecie jeździ sobie ze swoimi żartami od ładnych paru lat. I ja pierwszy raz oglądałam go na Netflixie. I obejrzałam jego program This Is Me Now, który obejrzałam z zaciekawieniem, chociaż wydawał mi się on dość obleśny. I po obejrzeniu tego speciala nie miałam czegoś takiego, że polski stand-up stracił w moich oczach i że zagraniczne żarty są turbo dużo lepsze i kilka leveli wyżej. Aczkolwiek obejrzałam to z zaciekawieniem i doceniłam żarty o języku migowym oraz moim ulubionym żartem Jima Jeffriesa to jest żart o dokowaniu. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, o co mi chodzi. Chociaż nie jest to komik zagraniczny, który jakoś zwalił mnie z nóg. Osobiście bardziej podoba mi się i bardziej mi siada stand-up Gervaisa oraz CK'a. Uważam, że oni są lepsi, ale skoro już przyjechał do tej Polski, to stwierdziłam, że zobaczę, jak to jest oglądać na żywo komika z zagranicy. Jeśli chodzi o styl Jima Jeffriesa, to wydaje mi się, że takim podaniem żartów bardzo mi przypomina Piotrka Szumowskiego. Wiecie, takie trochę odniechcenia, mówienie żartów, takie trochę zaciąganie, mówienie trochę pod nosem. Moim zdaniem to trochę ma z Szumowskiego. Styl żartów, tematyka i ogólnie struktura żartów bardziej przypomina Sochę. A to, że ten występ akurat ten w Warszawie był bardzo taki wykolbekowany, bardzo spójny i często były nawiązania do poprzednich żartów, to uważam, że jest to troszeczkę taka szczypta Abelarda Gizy, bo Abelard Giza zawsze ma bardzo fajnie dopracowane żarty z wieloma callbackami, co tworzy taką jedną całość, to było bardzo fajne. No i ten występ w Warszawie był dość widowiskowy, reakcje były niesamowicie duże, co żart, co zdanie. Jeffries po prostu miał reakcję z publiczności, co mnie troszeczkę dziwiło, bo ja aż tak mocno nie reagowałam na jego materiał, ale przypuszczam, że było tam dużo jego fanów i też osób, które oglądają bardziej zagraniczny, anglojęzyczny stand-up niż polski. No mnie aż to tak nie rozbawiło jak innych. I to jest nie tylko moja opinia, bo też byłam z przyjaciółką i widziałam się też z kilkoma komikami, którzy stwierdzili, że no reakcje były duże, ale trochę ich nie rozumiałem. No i miałam właśnie podobnie, ale trzeba stwierdzić, że program świetnie napisany pod taką międzynarodową publikę. Uważam, że to jest duży wyczyn mieć taki program, który jak grasz w każdym miejscu, powiedzmy na świecie, to on jakby wejdzie możliwie największej ilości osób i to było super. Przyznam szczerze, że ja dość rzadko oglądam stand-up po angielsku i było to dla mnie dość kłopotliwe skupić uwagę na słuchaniu, wsłuchiwaniu się w żart, łapaniu wszystkich słówek. Akcent Jima Jeffriesa jest według mnie dość trudny i momentami ja po prostu traciłam połowę zdań. Po prostu tego nie rozumiałam. Ten australijski akcent
Nie wiem, że raczej to nie jest kwestia australijskiego akcentu. Po prostu dykcja lub też po prostu czystość tego takiego wysławiania się, prawda? Ale niemniej jednak warto było tam pojechać i porównując to do tego, co zobaczyłam na Netflix, to dużo fajniejszy poziom żartów, dużo fajniejsza tematyka i dużo bardziej mi się podobało. I mogę stwierdzić, że nasi komicy polscy, którzy tam pojechali, myślę, że część z nich na pewno pojechała tam robić notatki, jak ten stand-up powinien wyglądać i jak tworzyć. No po prostu, wiecie, tipy takie uniwersalne. Widać było po Jeffreesie, że każde zdanie, każde słowo jest na odpowiednim miejscu. Też było widać w sumie po tym komiku, że on to ma już przegadane na miliard razy. To po prostu leci. Było to trochę czuć, ale nie brzmiało to w żadnym razie sztucznie. Naprawdę bardzo dużo wyniosłam z tego występu, z takiego właśnie punktu doświadczenia, jak to wygląda. No i też generalnie duże show. No, super. Drugim programem, który widziałam w tym kwartale, to było Życie Antoniego Syrka-Dąbrowskiego z supportem Łukasza Kowalskiego w programie I tak powoli się żyje. No i generalnie ja byłam bardzo zachęcona wspomnieniami z kroniki filmowej, ponieważ kronika filmowa to jest jeden z moich ogólnie ulubionych speciali i bardzo chętnie sobie ją od czasu do czasu odtwarzam, ponieważ te żarty bardzo fajnie mi wchodzą. I powiem Wam, że byłam taka właśnie głodna tego antkowego stylu, tego krytycznego patrzenia na świat, tego wytykania różnych takich rzeczy, które nie działają i takiego troszeczkę, czyli takie po prostu typowe antkowe patrzenie na świat, humor obserwacyjny z genialnymi puentami itd., itd. I act-outem. Ale troszeczkę, nie mogę powiedzieć, że się zawiodłam, ale byłam zdziwiona, że pojechałam z jakimś takim nastawieniem, a dostałam zupełnie co innego. Może nie zupełnie co innego, ale co innego. Moim zdaniem w porównaniu do poprzedniego speciala Antek trochę się wycofał z tego świata zewnętrznego. Troszeczkę tak schował się we własnym gniazdku i skupił się na sobie i swoim najbliższym otoczeniu. I przestał już krytykować taki świat, który my widzimy na co dzień, wychodząc na ulicę. I bardziej się to zaczęło kręcić wokół tego, co się dzieje u Antka. I jego takie po prostu swoje jakieś wspomnienia, naszło Antka na wspomnienia trochę. No i skupił się też właśnie na swoich najbliższych w tym programie. Program Życie ogólnie bardzo spójny, bardzo fajnie wypracowany. I co do tytułu, to tutaj akurat jestem usatysfakcjonowana, bo ja lubię, jak tytuł oddaje to, co się dzieje w danym specjalu. I można powiedzieć, że ten krótki tytuł Życie ma bardzo fajny przekaz właśnie w całym tym materiale Antka nowym. I ma to swoją głębię. Świetnie podane żarty. Ja akurat trafiłam na nagrywany występ, więc ciekawa jestem, czy ten sam występ zobaczymy na YouTubie. Bardzo fajnie wszystko. W ogóle teatr, komedia jest przecudowny, piękny i bardzo fajne jest to, że tam scena jest właśnie taka półokrągła, przez co nawet jeżeli kupicie sobie miejsca ze skrajnych tam boków, można powiedzieć, to będziecie super widzieć. Więc teatr komedii jest naprawdę świetny do oglądania takiego typu rzeczy. No i Łukasz Kowalski jako support. Powiem Wam, że chodzą ploty, że oni już nie będą ze sobą jeździć i dla mnie to jest strasznie duży minus, bo znaczy ja oczywiście bardzo gratuluję i kibicuję Łukaszowi Kowalskiemu, bo ja go bardzo lubię, fajną w ogóle on ma aurę, fajnie się prezentuje na scenie, naprawdę bardzo angażuje publiczność w to, co mówi. I jego też takie, wiecie, cechy charakterystyczne bardzo dodają mu też takiego uroku. No ale powiem Wam szczerze, że to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy idąc na głównego komika, również bardzo się cieszę na support. I oni są po prostu jednością. To jest po prostu yin i yang. To są bracia, którzy nigdy nie powinni się rozdzielać. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że oni po prostu totalnie kończą
kończą ze sobą współpracę. Fajnie by było, gdyby od czasu do czasu jednak sobie gdzieś jakiś występ zrobili, bo świetnie do siebie pasują energetycznie i też vibe mają bardzo, bardzo współgrający. No i tam jeszcze był segment z rozmową z publicznością, gdzie zarówno Łukasz, jak i Antek byli po prostu na scenie i zagadywali ludzi w pierwszych rzędach. I trochę jednogłośnie z moimi znajomymi stwierdziliśmy, że no, Łukasz Kowalski tutaj jest lepszy w tym zdecydowanie. Dużo fajniej, dużo fajniejsze, no po prostu to czuć, ten vibe, fajne właśnie zawsze riposty szły ze sceny od Łukasza strony, ale Antek również bardzo fajnie, sympatycznie sobie współgrał z Łukaszem, także naprawdę życie bardzo fajnie, chociaż pojechałam z innymi oczekiwaniami, dostałam co innego. Bardziej podobała mi się kronika filmowa, ale nie powiem, że nie wartało iść na życie, bo wartało, bo ten program jednak ma jakąś taką swoją głębię i jest inny od kroniki filmowej. Także to też jest ciekawe. Chyba Mieszko raz mówił mi na wywiadzie, że dobrze jest stosować taki płodozmian, że można sobie zakładać, że jeden program będzie bardziej poważny, drugi bardziej głupkowaty, trzeci bardziej życiowy i tak dalej. Więc myślę, że to jest miła odmiana. Ale jeżeli oczekujecie tego takiego chamskiego, dosadnego, krytykującego Antka, który będzie po prostu wypominał i wytykał wszystkim rzeczy, no to tutaj troszeczkę nie. Ale polecam. Kolejnym występem, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest to Comedy Lab w Krakowie w Artefakcie. I był to wieczór zaplanowany przez sztuczną inteligencję. I prowadzącym wieczór był Tomasz Machnicki. Powiem Wam, że to był jeden z fajniejszych Comedy Labów, jakie oglądałam. I ogólnie występ, który bardzo mnie emocjonalnie pochłonął. Było tam w sumie całkiem dużo występujących. Na początku standardowo był open mic, ale później wieczór polegał na interakcji z czatem GPT i było kilka konkurencji i był podział na drużyny. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię oglądać taką rywalizację, takie trochę zawody na scenie. I jeżeli jest to połączone trochę ze stand-upem, to jest to coś, co po prostu mnie totalnie pochłania, bardzo to lubię. I były dwie drużyny. Pierwsza drużyna składała się z Damiana Skóry, Poli Stańczyk oraz Patryka Treli, a druga drużyna Krzysiek Kasparek, Zbychu Grabowski oraz Filip Białoskórski, ksywa Kiciuś. I do wygrania była harmonika i bańki mydlane, tak żeby, wiecie, było o co grać. I powiem Wam, że bardzo fajna koncepcja. Najpierw było coś w stylu debaty, czyli troszeczkę taki pomysł zaciągnięty od Michała Lei i Szumowskiego z refleksji. Trzeba było obronić pewną tezę. Drugiej konkurencji nie pamiętam, ale trzecia to była też bardzo fajna, ponieważ polegała na improwizacji. I wszystko było, tematyka była narzucona troszeczkę przez ChatGPT. ChatGPT po prostu podawał taki, powiedzmy, scenariusz, jak dana scenka ma być odegrana. I powiem Wam, Krzysiek Kasparek mi tak zaimponował. Znaczy, to jest trochę obvious, że tak powiem. To jest trochę oczywiste, że Kasparek wypadł najlepiej w tej improwizacji, ponieważ jest improwizatorem i występuje bardzo często na takich spektaklach, ale mimo wszystko ja miałam takie, co to za gość, jak on łączy kropki, jakie po prostu w ogóle konkluzje wychodzą. Możecie sobie powiedzieć, Justa, na tym polega improwizacja, jakby wow. Ale ja nie chodzę często na improwizację, widziałam ją może parę razy i to tak totalnie przypadkiem. I powiem Wam, że jak zobaczyłam Kasparka z jego grupą na scenie ze Zbychem i z Filipem, to miałam takie, muszę się kiedyś wybrać na impro. Naprawdę mi to zaimponowało. No i nie mogę nie wspomnieć o Tomku Machnickim, który według mnie jest idealnym typem prowadzącego. Naprawdę, jak bardzo pod kontrolą Tomek wszystko ma, to jest po prostu niesamowite. I bardzo lubię wieczory, czy też różne eventy, które są przez Tomka prowadzone, bo koleś naprawdę nie dość, że bardzo jest ogarnięty, to jeżeli są jakieś takie, wiecie, ad hocowe sytuacje do rozwiązania, to świetnie sobie z tym radzi, także Tomek Machnicki jako prowadzący
Super, bardzo, bardzo mi się to podobało i polecam Wam Comedy Laby w Artefakcie. Co piątek o 20:00 eksperymenty komediowe, których nigdzie indziej nie zobaczycie. Kolejna rzecz, o której będę chciała Wam opowiedzieć, to są to testy Paczesia i Lotka do Pacześ i Lotek Tour. Ja sobie już powiedziałam, że nie pójdę na Paczesia ani nie pójdę na Lotka, dlatego że oni występują tylko na bardzo dużych salach i ja nie mam ogólnie fanu z oglądania takich performance'ów, bo ja nie mam zamiaru oglądać tych gości na Telebimie, którzy są tacy i nie czuć w ogóle ich do końca aury i ekspresji twarzy. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby widzieć ekspresję twarzy komika. Ale była to właśnie niecodzienna okazja oglądać tych dwóch na tych samych deskach Artefaktu, które co tydzień, kilka razy w tygodniu wysłuchują open micerów, które znoszą eksperymenty komediowe. No i biją rekordy terminów na stand-up Michała Lei. Chciałbym się mylić, bardzo polecam. By the way, Pacześ i Lotek to dwa różne typy komedii, ale bawią równie mocno. Pacześ troszeczkę mało był zainteresowany kontaktem z widownią. Widać było, że on przyszedł po prostu przetestować, co wchodzi, co nie wchodzi, gdzie trzeba doaktautować. Ale powiem Wam, że program to raczej standardowo. Co tam u Paczesia? Było dużo spraw rodzinnych i ogólnie fajnie było oglądać Paczesia z tak bliska i poczuć jego tą nieskończoną energię na scenie. No i myślę, że część z Was zauważyła, że w każdym specjalu Rafała Paczesia poznajemy jakąś nową, ważną osobę w jego życiu. I tym razem jest to teściowa. Ogólnie bardzo, 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 bardzo dużo reakcji jak zwykle Rafał Pacześ wywołał. Ja też się bardzo, bardzo uśmiałam, chociaż jakbym miała teraz sobie przypomnieć więcej jakieś takie konkretne żarty, to trudno mi było, trudno by mi było sobie przypomnieć. Generalnie pamiętam, że było bardzo dużo, jak zwykle, żonglerki słowem i tańczących metafor. Praktycznie żart za żartem był śmiech. Z kolei Lotek miał dużo więcej storytellingu. Wow! Lotek jest generalnie z tego znany, że przychodzi i bawi ludzi po prostu swoimi historiami, ale też w przeciwieństwie do Rafała bardzo chętnie podejmował rozmowę z publicznością i to było bardzo fajne. I był tam też jeden typ, który poczuł się dość swobodnie, ponieważ co chwilę zaczął dogadywać Lotkowi i kończył mu żarty swoimi puentami. Mnie to bardzo denerwowało. Ja strasznie nie lubię takiego czegoś. No chłopie, daj gościowi mówić, jakby. No cóż, czasem bywają tacy niespełnieni komicy. I byłam troszeczkę podirytowana, ale Lotek też to zauważył. I byłam taka, wiecie, pod wrażeniem, że tak fajnie umiał to załatwić, że generalnie energia nie spadła, nie było żadnych kwasów i sobie właśnie bardzo fajnie poradził z tym typem. I było bardzo miło, więc to było bardzo fajne. Fajnie widzieć, że jaki respekt ma taki komik bardzo znany na scenie, że jak powie: ej, ale skończmy już, generalnie widzę, że tutaj burzujemy, ale dajcie mi mówić mój materiał, okej? Okay? No i wracając do treści, to materiał Lotka skupiał się głównie właśnie na jego jakichś wakacyjnych przygodach z Kasią oraz różnych przygód lub też przemyśleń lub sytuacji, które się mu właśnie przytrafiały w jego życiu. I powiem Wam szczerze, ja miałam coś takiego, że po występie stwierdziłam, że bardziej rozśmieszył mnie Rafał Pacześ. Ale z perspektywy czasu stwierdzam, że dużo bardziej zapamiętałam materiał Lotka. To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że Rafał Pacześ to jest, wiecie, taka broń, taki karabin maszynowy, który po prostu strzela kulkami na bieżąco i wiecie, to jest trochę takie rolki na Instagramie czy tam TikToki, że po prostu co chwilę mamy dopaminkę, wyrzut dopaminki i wiecie, to jest takie bardzo szybkie, bardzo dynamiczne, bardzo napakowane, żeby za każdym razem jakaś reakcja była i to jest ciekawe, ale u Lotka to wiecie, to jest po prostu taka broń, którą się przeładowuje i co jakiś czas, wiecie, jest wystrzał po prostu żartu, jest taka dosadniejsza puenta, bardziej jest nabudowane takie napięcie, historia w ogóle jest tak opowiedziana, że wy widzicie oczami wyobraźni, co tam się w ogóle dzieje
sceneria, wszystko macie w głowie. I to właśnie różni tych dwóch komików. Wydaje mi się, że obaj bawią tak samo mocno, ale inny jest, wiecie, styl, inne podanie, inaczej w ogóle zbudowane te żarty, inny kontakt w ogóle z publiką, więc to było bardzo ciekawe oglądać tych typków na tak kameralnej scenie. A no i chciałam jeszcze dodać, że Lotek schudł 30 kilo, ale dalej pozostał gruby, ale właściwie to bardzo fajnie, bo tak czy siak dalej mamy tego dobrego, starego Lotka, który śmieszy niezmiernie tak samo. No i już ostatni występ w tym kwartale. To był to występ w Supernowej i było tam trzech komików i jedna prowadząca, Pola Stańczyk, którą bardzo pozdrawiam, bo ją bardzo lubię. I występował tam Kuba Wilczek, Roman Trawniczek oraz Szymon Marchewka. I był to taki wieczór pod tytułem Trzech Niepoważnych. I o ile się nie mylę, wszyscy oni pochodzą z Śląska. Generalnie bardzo przyjemny wieczór. Każdy z tych gości był inny. Kuba Wilczek zaproponował nam materiał i też taki swój vibe, który był bardzo taki poważny i mroczny. Roman Trawniczek to bardzo taki śmieszny i pozytywny Czech, który pokazuje taką trochę swoją perspektywę, co go dziwi w Polakach. I to było bardzo ciekawe posłuchać, jak Polska czy Polacy wypadają w oczach Czecha. Także bardzo fajny, życiowy, ale też z innej perspektywy występ. No i Szymon Marchewka, który bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Oglądałam go pierwszy raz. No i generalnie bardzo fajny występ, taki życiowo-obserwacyjny. I można było stwierdzić, że to jest po prostu typ, który wie, o czym mówi. Jego żarty generalnie były takie w punkt. Myślę, że większość by się mogła zidentyfikować i troszeczkę wejść w buty Szymona podczas tego, jak właśnie o tym mówił. Także trzech różnych komików, ale trzech bardzo fajnych i bardzo ciekawych. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć taką możliwość ich oglądać, to myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Chociaż według mnie po Kubie Wilczku widać najbardziej takie dopracowane żarty. Bo Kuba Wilczek ma określony styl i też oglądałam jego bity z Antkiem, gdzie właśnie mówił, że bardzo pracuje nad tym, żeby te żarty były technicznie dobre. Także to widać, to widać. No i ostatnia rzecz, o której chciałam Wam opowiedzieć, jest to open mic w Classic Rock Club. Bardzo fajna miejscówka, bardzo klimatyczna. Ja generalnie byłam naprawdę w szoku, jak ładnie tam jest. Bardzo taki rockowy klimat, fajna muzyka w tle i tak dalej, bardzo fajna scena i też bardzo kameralna sala. No i miałam też tam swojego drugiego open mic'a, na którego poszłam. I miałam na przygotowanie tydzień i zgodziłam się, przyszłam, ale szczerze powiedziawszy nie był to dobry występ. Nie mam go nagranego i w sumie dobrze, chociaż powiem Wam szczerze, że ten występ akurat był dla mnie ważniejszy. Pod względem takiego dydaktycznego i praktycznego, można powiedzieć, dużo więcej z niego wyniosłam niż z tego pierwszego. Dużo więcej obserwacji i dużo więcej się też nauczyłam i dużo rzeczy, z wielu rzeczy sobie też zdałam sprawę na tym występie. Na przykład byłam bardziej świadoma widowni, tak mi się wydaje, plus też zdałam sobie sprawę, jak ważne jest przygotowanie jednak się do występu i też zdałam sobie sprawę, że może nie warto tyle zmieniać w materiale, bo nie do końca wszystko wejdzie. Ale jeżeli chcecie, właśnie się tak zastanawiam, dostaję co jakiś czas pytania o te moje open mic'i i przygotowanie się do swojego pierwszego występu. Ja nie twierdzę, że posiadam jakąś gigantyczną wiedzę i odkryłam po prostu, wiecie, nową planetę z wszystkimi zasadami, jakimi open mic'i się rządzą, ale mogę stwierdzić, że ze swojej perspektywy mam kilka tipów i mam kilka obserwacji, którymi mogłabym się podzielić, jeżeli byście chcieli. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie taki filmik.
Opowiedziałabym Wam wtedy o tym właśnie pierwszym i drugim open micu i o jakichś swoich radach ze swojej perspektywy. Także dajcie znać, jeżeli jesteście zainteresowani takiego typu filmem. Ja chętnie o tym opowiem. Ale generalnie Classic Rock Club bardzo Wam polecam. Z tego co kojarzę, to co czwartek mniej więcej są tam open mic'i. Możecie napisać do Bartka Chmiela, który zazwyczaj jest prowadzącym właśnie tej sceny i tego open mic'a. Ale jeżeli również jesteście jako widzowie, to zapraszam do tego klubu, ponieważ zawsze bardzo fajni komicy tam występują. Głównie jest to grupa Stand Me Up, ale często pojawiają się również dodatkowi goście. Także wiecie, stand-up za darmo, zawsze uczciwa cena, prawda? No, także zapraszam na open mic'i. Nie tylko na biletowane wydarzenia, ale open mic'i również rządzą się swoimi prawami i wcale to nie jest tak, że jest tam bardzo słabo. Zawsze można się pośmiać i atmosfera jest naprawdę bardzo luźna i fajna. No, więc to by było na tyle z mojej recenzji. Dawajcie znać, co Wy oglądaliście, co planujecie obejrzeć na jesień. Chodzi mi oczywiście o występy na żywo. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, pa!